Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Draftologii 2 na moim kanale. Odcinek numer 3, a my znajdujemy się obecnie na siódmym polu, czyli wyzwanie, którego teoretycznie nie musiałbym robić, ale w ramach tego, że mam wrażenie, że podoba wam się ta seria, postanowiłem jednak to zrobić, żeby troszeczkę było ciekawiej, jeżeli chodzi o ten właśnie dzisiejszy odcinek. Mamy już 7 pól za nami, więc idzie naprawdę bardzo dobrze po dwóch odcinkach, więc czemu by troszeczkę się nie pobawić, tak? Co złego może się wydarzyć? Obym tego nie żałował na sam koniec. Ale dobra, moi drodzy, losujemy i to. Okej. Jest to bardziej pomarańczowy. Teraz sfokusuję, żeby nie było na was tutaj, czekajcie. Ja już widzę, znaczy nie widzę, czekajcie, to jest, uwaga, widać czy nie widać? O, teraz się udało. Odwrócony skład, o teraz dopiero to zobaczyłem, o nie, odwrócony skład. Sami widzicie, jak trudno sfokusować czasami właśnie na taką małą karteczkę, ale udało się, mam nadzieję, że go zobaczyliście. No i jeżeli wylosowałem swoje dzisiejsze wyzwanie, czas zabrać się za draft. Szczerze wam powiem, nie mam pojęcia, czego się tutaj spodziewać. Wiem jedno, będę musiał potem pozamieniać te pozycje, a to już nie będzie takie wesołe. Jaką formację by sobie tutaj wybrać, żeby mieć jednak jak największe szanse? Wybiorę 4-3-1-2, bo jakoś wydaje mi się taka najbardziej przy sobie. Wow, ale mamy zawodników jako kapitanów. Staric, Hulk, Ronaldo, Lewandowski, Cazorla. Który najlepiej sprawdzi się na bramce? Wybiorę tego najwyższego w stawce, czyli Staridża. 188 cm wzrostu. Zapraszam. Oczywiście, moi drodzy, dopiero na sam koniec pozmieniam ich, ponieważ pierwsze muszę wybrać wszystkich zawodników w drafcie, żebym mógł w ogóle nimi poruszać się po całym składzie. No dobra, czy w ogóle patrzeć tutaj na zgranie? Czy warto? No chyba warto, bo... Albo nie warto? Mamy Coutinho i to na pewno się nam przyda, chociaż to będzie środkowy obrońca. Więc wybieram Felipe Andersona. Bo środkowi pomocnicy także będą na obronie. Aj, niedobrze, tutaj... Schweinsteiger może? O, tutaj na obronę oczywiście chyba wybiorę Ture albo Marquisio. Nie, Ture będzie lepszy. No ale tutaj to już na pewno nic się nie trafiło. Vives? Właśnie się zorientowałem, że po wymianie baterii w aparacie zapomniałem włączyć nagrywanie, także dopiero teraz mnie widzicie, wybaczcie. Dobra, i teraz muszę się zastanowić, bo oni pójdą na atak i tutaj mamy Alabę. I wiem, że on zgrania mieć nie będzie, ale on świetnie zachowuje się jako też taki pomocnik, lekko napastnik, więc idealnie będzie pasował do mojego składu. Tutaj już muszę właśnie bardziej patrzeć pod takim ofensywnym zacięciem. Wezmę Kościelnego na teraz, bo on całkiem dobrze sobie w ataku chyba radzi. No wow, teraz mamy problem. Niech będzie Benatia. O, tutaj idealnie pasuje mi Danilo, który naprawdę dobrze radzi sobie na ataku. No i jako taki główny nasz napastnik, oho, całkiem ciekawie. 61 szybkości, 185 cm wzrostu, kogo by tutaj innego jak Navasa, który właśnie trafia do naszego zespołu. I teraz, moi drodzy, odwróciliśmy troszeczkę ten skład. No i jak to wygląda obecnie? Staric na bramce, Felipe Anderson, Ture, Schweinsteiger oraz Dybala na obronie. W pomocy mamy Benatię oraz Kościelnego. No i tutaj jego jeszcze będę musiał zmienić, bo jest środkowym pomocnikiem. Jak tylko trafię jakiegoś obrońcę, to go tam wrzucę. A na ataku mamy Navasa, Danilo oraz Alabę. Wow. Tutaj wybiorę Sanie, ponieważ będzie on miał zgranie, o ile tutaj zgranie w ogóle można mieć z tymi właśnie dwoma. Mamy też Oriera. O, tutaj Orier przyda mi się chyba bardziej niż Benatia. Dobra, moi drodzy, skończyłem uzupełnienie składu. Oczywiście większych zmian już nie zrobiłem, no bo za bardzo nie mam jak tak naprawdę. Więc ajajaj, będzie dzisiejszy naprawdę ciekawy odcinek, bo nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. 26 zgrania, wow. Ocena składu 108. Ale dobra, moi drodzy, ruszamy i liczcie na to, że chociaż nie stracę więcej niż 5 goli w jednym meczu. Bo nie zakładam, że przejdę dalej. Zakładam po prostu, że przegram i miejmy nadzieję, że nie wysoko, żeby nie było ogromnego blamażu. Chociaż, czy mogę mówić o blamażu, kiedy mamy Staridża na bramce, a Navasa na ataku, prawda? Wszystko będzie usprawiedliwione. No dobra, zobaczmy skład przeciwnika! Aubameyang! I Royce! I Hulk! Ciekawe, co on sobie myśli teraz. No nic, zabieramy się do roboty i życzcie mi powodzenia. Alaba, jajajaj, próba strzału była. Fuck. Hulk, Ture, goń go. Staric. Staric, świetnie. Wybijamy, tak jest. Ho, ho.
Zablokowana świetnie piłka, Aubameyang wrzuca to uderzenie, stary, jakaż obrona! Co ten Anglik powyprawiał teraz? I bronimy dalej, tak jest, jest! Jakimś cudem jeszcze żyjemy, jakimś cudem jeszcze nie strzelili nam bramki. O, Hulk tutaj będzie strzelał i to jest znowu Starić, który to broni! To miałem nosa do tego bramkarza, naprawdę! Aurier do Kościelnego, Kościelny wchodzi w pole karne i to była ciekawa. Jeszcze, proszę, podajcie to. Aurier. Jest bramka! Kto strzelił 17? Tutaj wszystko się podbijało idealnie i czy to jest? Kościelny, Laurent Kościelny w 32 minucie pakuje piłkę do siatki. Nasz środkowy pomocnik daje nam prowadzenie. Tego się nie spodziewałem, absolutnie. O, nie ma bramki! Valbuena nie trafia! Tak jest! Basti, Schweinsteiger, no jest wolniejszy od Royce'a, zdecydowanie. Nie! O nie, kurczę, taka niefortunna bramka w tym momencie, bo piłka odbiła się, on już to miał, nasz obrońca, na nodze, żeby to wybić, ale poleciała między nogami, shit. Oj, to jest rzut karny, słuchajcie, to jest rzut karny, Dybala! No, nasz prawy obrońca jakby nie był znalazł, co chcesz, Gundogan? Znalazł się tam, gdzie miał być, no i świetnie tutaj wywalczył ostały fragment właśnie w całym boksie pola karnego. Teraz czas, żeby ktoś strzelił tą bramkę. Jaja Ture będzie strzelał, Jaja Ture. Uderzenie Jaja i to jest 2-1. Okej, 45 minut za nami i mamy prowadzenie. Dwa strzały na bramkę, dwa celne. No i co z tego? Dwie bramki, przeciwnik troszeczkę więcej, ale Starić w niesamowitej dyspozycji broni tego, co ma. Neymar wchodzi i Lacazette, bo widzę, że nasz przeciwnik się zdenerwował. Ależ uderzenie, 53 minuta, moi drodzy, tracimy. Neymar jeszcze tam chyba kontuzję złapał, to on strzelał? Chyba tak. Ale mogę też się mylić. Tutaj nawet chyba normalny bramkarz by nie pomógł, bo genialne uderzenie. O nie, Neymar przy piłce. Neymar! Starić jest niesamowity! Alba 3-2 w 80 minucie, no wow, co on zrobił, naprawdę! Teraz dostał świetne podanie od chyba Kościelnego i nasz Austriak. Wywalczył kolejną bramkę, 3-2 w 80 minucie, tak jest! Felipe Anderson, tak jest, i Starić, nas to gwiazda tego zespołu. Keylor Navas, sytuacja sam na sam. Keylor Navas, nie teraz! Wygraliśmy! Nie, to jest po prostu dla mnie niesamowite, jakim cudem, z takim składem udało mi się wygrać przed chwilą z takim. Jeżeli teraz ktoś mi powie jeszcze, że nie, że go wynikom nie istnieje wcale, no to chyba oglądał inny mecz. Ten gościu musi być teraz załamany, szczególnie dlatego, że mam dwa strzały celne, a trzy bramki. Swoją drogą nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, bo Alaba miał strzał celny, a już w poprzedniej połowie miałem dwa strzały celne. Jej, co jest grane. Ja już w tym odcinku osiągnąłem wszystko, co chciałem. 100% zgrania, formacja 5-5-2-1 naszego przeciwnika, Messi, Neymar. Ale to nie jest ważne, nawet jak przegram teraz, to ja już swoją robotę wykonałem. Oczywiście, chciałbym iść dalej, ale jestem świadomy, że w tym momencie jest to prawie niemożliwe. No jednak ten poprzedni mecz, ja będę nim żył przez długi, długi czas. Keylor Navas, uderzenie z daleka, Keylor Navas sprawił problemy. Uderzenie z daleka, Messi nie trafia, no. Starić już tam się rzucił i chyba by to bronił, gdyby to leciało w światło bramki. Starić to jest jednak taka cwana bestia, jeżeli chodzi o bramkarstwo. Niby taki napastnik, niby bramki strzela, ale na bramce też stać potrafi. Dawaj, Starić. Starić! Nie! Starić! Nie, Starić, co ty zrobiłeś? Nie! Byłem pewny, że on złapie tą piłkę, co? Jak? Strzał Neymara zostaje przepuszczony przez Starića, 2-0 w 34 minucie już, kurczę. No niestety, nie mogłem tu nic zrobić. O, teraz słupek nas ratuje przed utratą trzeciej bramki. Chyba przeciwnik zorientował się, że wystarczy, że będzie strzelał. No!
Panie sędzio, to jest rzut karny, sfaulowany. Alaba, oczywiście pomyliłem się wcześniej, Alaba sfaulowany. I w 42 minucie mamy właśnie na swoim koncie szansę, żeby strzelić bramkę kontaktową, która może potem przerodzić się w coś większego. Jednak na razie trzeba trafić, a do tego oczywiście Touré. To jest jeden jedyny raz, który strzeliłem w środek. 45 minut za nami, mamy 2-0, niestety dla naszego przeciwnika. Staraliśmy się coś zrobić, ten rzut karny, mój niefortunnie niewykorzystany. Nie wiem, co mnie pokusiło, żeby akurat w środek uderzyć, nie mam pojęcia. Okej, okay, Felipe Anderson, teraz on tutaj coś ma do udowodnienia wszystkim. Felipe Anderson, Felipe Anderson, Felipe Anderson, Felipe Anderson! Nie! Jakim cudem to nie jest bramka? Nie! Ależ zrobił rajd Brazylijczyk z naszej lewej obrony do samego pola karnego, tylko niestety nie potrafił tego wykończyć. O nie, 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 Gameiro, i to jest bramka w 61 minucie. Ajajajajaj. Teraz to już będzie rzeź, bo strzela za każdym razem, kiedy jest blisko pola karnego. 66 minuta, no i mamy 4-0. Aurier. Aurier, Keylor Navas, chciałem, żeby on strzelił. I tak wynik tutaj już nie zmieni. Niestety. Chyba, że jeszcze Laurent Kościelny. Laurent Kościelny tutaj zagrywa, jeszcze nie trafia Danilo. Nie! Mieliśmy tyle szans! Jestem tak zły na siebie, że nie dało mi się ich wykorzystać. No i niestety, moi drodzy, przegrywamy 4-0. Najgorsze w tym jest to, że miałem naprawdę masę okazji, żeby podwyższyć swój wynik. Nie mówię, żeby wygrać, ale żeby naprawdę postrzelać troszkę tych bramek. Dlatego jestem zły na siebie, że chociaż najważniejszy ten karny był. Gdybym ja go strzelił, to ten mecz mógłby potoczyć się zupełnie inaczej, bo czułem siłę w naszym bramkarzu, Alabie czy w Danilo. No jednak brakło troszeczkę szczęścia. Ale popatrzcie się na to, statystyki były naprawdę niewiele gorsze. Mieliśmy 5 strzałów celnych, on miał 7 strzałów celnych. O czym posiadanie piłki bardzo podobne. Przejęcia też, dokładność podań mieliśmy większą niż on. I celność strzałów też. Odbieramy nagrodę, oczywiście, no nie oczekujcie tutaj jakichś niesamowitych paczek. No tak myślałem, srebrna paczka. Tutaj nawet nie ma czego szukać. Więc nie będę nawet tego... Martinez, wow, ile Martinez może być warty? Z 1200? No nie, 3000, nie jest źle, wow. No nie, dobra, tą paczkę zostawię, aczkolwiek mówię, nie widzę, se tak, już wiem, czemu nie widziałem sensu. No i srebrną paczkę sobie pominiemy, bo to jest niewarte przecież gry, tak, świeczka. Świeczka niewarta gry, jakby to niektórzy powiedzieli. Okej, moi drodzy, przesuwamy się w takim razie o jedno pole i mamy bezpieczne, bezpieczny następny draft, czyli normalny, mogę sam sobie zagrać bez problemu, stworzyć własną drużynę. Ale o co mi chodziło w dzisiejszym odcinku, to jest to, że zobaczcie, ile miałem zgrania, zobaczcie, jaki miałem piłkarzy i jak bardzo mi gra pomagała. Czasem nie warto mieć 100 zgrania w właśnie drafcie, czasem 80-70 wystarczy, żeby go wygrać i właśnie nie mieć na sobie żadnego problemu, bo nieraz trafiamy na zespoły, które mają 7, mamy 100 zgrania, trafiamy na zespoły, które mają 70 i się męczymy, nie wiadomo dlaczego. Więc właśnie polecam troszeczkę iść w lepszych zawodników niż więcej zgrania, przynajmniej w drafcie. Tymczasem ja dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że draft wam się podobał, że ten odwrócony skład jednak wywołał troszeczkę emocji. To tyle z mojej strony, trzymajcie się i na razie do usłyszenia kolejnym razem na moim kanale.